Serdeczne pozdrowienie, kochani, z Jasnej Góry. Zobaczmy, że niejednokrotnie doświadczamy samotności, że jesteśmy sami. Czasami też jest tak, że doświadczamy różnych bóli, czy fizycznych, jakaś choroba. Doświadczamy też takich bóli w relacjach, że czujemy się niejednokrotnie niezrozumiani, nieszanowani, niecenieni. W rodzinie, w małżeństwach też bywają trudne sytuacje, gdzie widzimy, że swoim sercem się rozchodzimy. Tak czy tak, kochani, wiemy o tym, że jest bardzo wiele cierpienia i bardzo wiele bólu. I jakoś mam wrażenie, że my jako ludzie mamy taką zdolność, że my bardzo często koncentrujemy się na tym bólu, że bardzo często skupiamy się nad tym, co nas boli i dlatego ubolewamy. I mnie dzisiaj słowo nawraca, dlatego że słowo jest wizja Syna Człowieczego, pokazuje nam właśnie Jezusa, pokazuje Go pełnego potęgi i pełnego mocy. I tak właściwie widzę, że punkt koncentracji ma być na Nim, to znaczy na ile ja jestem chrystocentryczny. Czyli na ile moje życie naprawdę skupia się na Jezusie, a na ile skupia się na tych właśnie troskach dnia codziennego, na tych bólach, na tych cierpieniach, bo widzę w ostatnim czasie zbytnią taką troskę o to i widzę, że mnie to doprowadza do smutku, doprowadza mnie to do takiej złości, do niezadowolenia, a dzisiaj słowo pokazuje mi, ale skup się na mnie. Mamy przepiękną uroczystość właśnie archaniołów Gabriela, Michała i Rafała, gdzie Ewangelia też mówi o tym, że niebo zostało otwarte, żeby patrzeć po prostu też w niebo, żeby widzieć niebo otwarte, żeby widzieć właśnie Pana Boga. Czym jest uwielbienie? No właśnie uwielbienie skupia nas na tym, co robią aniołowie. Aniołowie w niebie uwielbiają Boga, patrzą właśnie na Jego majestat. Po co nam są aniołowie? Po to, żeby nam służyli. I wierzę, że dzisiaj jest taki dzień, gdzie na nowo, można powiedzieć, chcę złapać ostrość. Bo często obraz jest rozmazany naszego życia. Ten rozmazany obraz jest przez to, że skupiamy się nie na tym, na czym powinniśmy i często na tym, co jest właśnie ciemne. I wierzę, że Słowo Boże, wierzę, że Jezus właśnie zaprasza nas do tego, żeby ten obraz był ostry. Że oczywiście, jeżeli ktoś opłakuje śmierć bliskiej osoby, to nie spowoduje, że ta osoba teraz wróci. No nie, jej po prostu nie ma. Ale wierzę, że Jezus pokazuje nam tą samą sytuację i to samo życie z zupełnie innej perspektywy. Zupełnie inaczej. Że pozwala to zupełnie inaczej zrozumieć. I jestem przekonany, że właśnie chrystocentryzm, że to Jezusowe podejście jest zdecydowanie lepsze. Co myślicie? Błogosławię Was z serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie z Bogiem.